Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was w kolejnym podsumowaniu tygodnia na kanale IT Hardware. Zachęcam do zostawienia suba tutaj u nas na kanale. Dziękuję już za 10 tysięcy subskrypcji. Lecimy dalej. Jak widzicie, już nie tylko podsumowania tygodnia, ale też Sieran dorzuca tutaj troszeczkę do pieca swoich fajnych materiałów. Między innymi tutaj testy Pure Power 11 od Be Quieta. Jeżeli chodzi o zasilacze, no to Sieran tu jest po prostu no jest absolutnie niesamowitym, jednym z najlepszych chyba na całej scenie polskiego PC, i to nie tylko tej YouTube'owej, ale ogólnie forumowej, jest jednym z najlepszych specjalistów od zasilaczy, więc zalecam jego filmy o zasilaczach. No i oczywiście moje podsumowania tygodnia, myślę, że na pewno w przyszłości też więcej tych filmów o różnej maści się tutaj znajdzie, więc już bez zbędnego przedłużania zostawcie suba, a my przechodzimy do wiadomości z tego tygodnia. I pierwszą wiadomością niestety jest wiadomość dość negatywna. Aha, no i jeżeli Was ciekawi taki szybki skrót wiadomości, jakie będą, no to niestety podwyżka cen SSD-ków, bardzo dużo o nowych kartach graficznych, przeróżnych, od tych najpotężniejszych nadchodzących pod koniec tego roku, po super ultra budżetowe Radeony RX'a 6300, dużo o kartach Intela, bo o tym też mieliśmy w minionym tygodniu, jak i o obniżkach cen aż o 25% jednej z firm, która zajmuje się produkcją kart graficznych, cen kart graficznych. Na razie w Stanach, ale być może przeniesie się to też na Europę. Dobra, lecimy z tymi informacjami po kolei. Na początek podwyżki cen pamięci flash. No, między innymi jest to spowodowane tymi awariami w fabrykach WD i Xioxia. Więc no, już Wam o tym mówiliśmy jakiś czas temu. Potężna awaria doprowadziła do tego, że utraciliśmy, no tak mówię w skrócie, 7 petabajtów ogólnie kości pamięci. No i teraz zaczyna powoli się to odbijać. Dlatego też w drugim kwartale tego roku ceny mają wzrosnąć od 5 do 10% na pamięciach flash. Później prawdopodobnie się to unormuje, o ile dalej się coś nie wydarza. Jak jesteśmy przy pamięciach, to do Direct Storage, czyli do, wiecie, tego bezpośredniego przesyłania z karty graficznej, czy też z dysku do karty graficznej z pominięciem procesora, no poniekąd pominięciem, wiąże się ta technologia, no i oczywiście musimy mieć dysk NVMe, więc on się wiąże z poprzednim newsem ściśle, więc skumajcie ten mostek, który tutaj uczyniłem pomiędzy tymi wiadomościami. Jakbym podkreślanie tego zepsuło cały mostek. Ale tak czy inaczej, Microsoft tutaj mówi, że od 20 do 40% nawet obniży zużycie procesora ta technologia na Windowsie 11, więc poniekąd wydaje mi się, że jest to takie mocne zachęcanie do Windowsa 11, ponieważ no, czy 20-40% całych zasobów procesora, nie sądzę, żeby to tak było. Wydaje mi się, że no, aż tyle mocy procesora, no, w zależności jakiego oczywiście, ale raczej takich bardziej wydajnych konstrukcji gamingowych od Ryzena 5, czyli 5 w górę, no to tam zdecydowanie przesyłanie samych danych z dysku do karty graficznej nie pożre raczej nigdy 20 czy też 40% tego procesora, ale oczywiście mogę się mylić, bo tutaj szczegółów oczywiście tej implementacji nie znam. Natomiast niewątpliwie będzie to technologia imponująca, bo w takim Forspoken, które nadchodzi, czas ładowania ekranów dzięki NVMe tej technologii Direct Storage zmniejszy się z 10 sekund do 1 sekundy. I to jest czas, gdzie ta technologia może nam przynieść absolutne pozbycie się ekranu ładowania. Masakra. Super sprawa i ja na to liczę. AMD Ryzeny 7000 już za niedługo trafią do sprzedaży. Taka jest pogłoska i moim zdaniem jest to prawda, bo w końcu trzeba je zacząć produkować, jak premiera ma być na jesieni. Czekamy, czekamy. A premierę miał Ryzen 5700X, czyli Ryzen 7, 8 rdzeni, 16 wątków, w cenie Ryzena 5 5600X. Okej, Ryzen 5600X został pokazany już 1,5 roku temu, ale to nie zmienia faktu, że za $299, czyli na nasze mniej więcej 1500 zł, otrzymamy procesor mniej więcej o wydajności obecnego Ryzena 7 5800X. Jakby różnice zegarowe i tak dalej są tak niewielkie,
że będzie to bardzo fajna 8-rdzeniowa i 16-wątkowa propozycja dla wielu osób. I tutaj prawdopodobnie Intel będzie musiał jechać w dół z cenami, co na pewno się wydarzy przy premierze kolejnej generacji, czyli Raptor Lake'ów procesorów Intela, ale tutaj AMD bardzo fajnie tym procesorem atakuje. Takie wyniki 1645 single core i 10000 multicore na tym procesorze za $299. Ale na tym procesorze, o wiele droższym, i9-12900KS, i on będzie kosztował jakieś $729, czyli dwa razy, 739, dwa razy więcej niż Ryzen 7 5700X, dwa razy więcej. Ale powiem Wam szczerze, że te wyniki to jest nic z porównaniem do tego, co wykręca to cudo. A wiem, co mówię, bo jutro na moim kanale recenzja komputera, który jest wyposażony w to potężne działo, więc jak ktoś jeszcze mnie nie obserwuje, wbijajcie, w linku macie opis do mojego kanału, wbijcie tam, zasubskrybujcie z dzwoneczkiem, żeby Was nie ominął ten film i oczywiście pod tym filmem zostawcie też łapki, żeby zrobić zasięgi, zostawcie łapki, ja rzadko o to proszę, ale teraz o to proszę. Potężny procesor pokazany we wtorek, czyli niemalże tydzień temu, wchodzi do sprzedaży oficjalnie 5 kwietnia. Zobaczymy przez to, jakie będą ceny u nas w Polsce, ale jest to bardzo limitowana edycja. Nie będzie dużo tych procesorów dla absolutnie największych entuzjastów, osiągający w buście maksymalnie 5,5 GHz, więc potężny absolutnie procek. Jak bardzo? No to u mnie na kanale jutro się przekonacie. Ale oprócz tego Intel oczywiście zapowiedział karty graficzne. To, na co wszyscy najbardziej czekaliśmy od dawna już, zresztą jak obserwujecie IT Hardware, obserwujecie mnie, no to wiecie, że najpierw miały być wersje mobilne i faktycznie takie się ukazały, ARC 3, ARC 5 i ARC 7. Pięknie to wygląda, bo wyraźnie to pokazuje tą nomenklaturę, którą mieliśmy też w przypadku procesorów i 3, i 5, i 7, więc na pewno możemy się spodziewać też ARC 9, czyli i 9. Intel bardzo ładnie zagrał tutaj tą nomenklaturą, bo w przyszłości będzie sobie tak naprawdę tylko żonglował tymi kolejnymi numerkami, a będzie miał takie 3 czy też 4 segmenty kart graficznych, w ramach których będą poszczególne modele. To mi się bardzo podoba, jest to innowatorskie podejście do tematu. Tutaj zarówno AMD, jak i Nvidia stosują inną nomenklaturę, dodając cyfrę z przodu i ewentualnie, jak już się za dużo tych cyfr z przodu pojawi, 0, potem zmieniają ewentualnie numer referencyjny. Zobaczymy, co będzie, jak dojdą do liczby 10000, do tej liczby najbliżej AMD, i oczywiście o serii 7000 też w tym odcinku porozmawiamy. Tak naprawdę karty graficzne Intela będą bazować na dwóch procesorach, dwóch konkretnych kościach GPU, jeżeli chodzi o kawałki krzemu, i w ramach tych dwóch procesorów graficznych będzie już tam na chwilę obecną chyba 6 modeli, które zostało zapowiedzianych, a będzie ich na pewno więcej. Mniej wydajny oczywiście na mniejszym, bardziej wydajny na drugim. Zachęcam Was do przeczytania całego tego artykułu. Tu jest cała masa informacji o nowych enkoderach. To mi się też bardzo podoba, że wchodzi w tych kartach graficznych nowy enkoder, co na pewno pomoże twórcom i streamerom. Ale tutaj, jeżeli chcecie poznać szczegóły, wbijajcie do artykułu. Naprawdę bardzo fajny, obszerny artykuł na ten temat. Polecam przeczytać. Najwydajniejsza z kart A770M ma mieć 16 GB pamięci VRAM i 32 rdzenie XE, co przełoży się mniej więcej na 4000 jednostek obliczeniowych na 256-bitowej magistrali, maksymalnie 150 W. Natomiast jest to karta mobilna i będzie ona konkurencją mniej więcej prawdopodobnie dla RTX-ów serii 70, 70 Ti, 7, no, może 80, ale tutaj raczej seria 70. Dopiero prawdopodobnie ARC 9 i ta rodzina zagrozi serii 80 czy też 90, ale na razie te karty nie zostaną prawdopodobnie wydane, dopiero być może w następnej iteracji kart graficznych od Intela. 350M, czyli no może nie najsłabsza, bo najsłabsza, jak tutaj zgodnie z tym rozpiską, jest, a nie, jest 350, myślałem, że jest jeszcze 330, ale jest 350. Najsłabsza karta graficzna z tej rodziny będzie miała wydajność GTX 1660.
50 mniej więcej, czyli taka no totalnie budżetowa karta, ale z TDP na poziomie 25 W, więc ja od tej karty oczekuję wyniesienie ultrabooków, gamingu na ultrabookach i pracy na ultrabookach na kolejny level i czekam na Intela Evo, laptopy Intel Evo właśnie z tą kartą graficzną. No ale jednocześnie z mobilnymi kartami graficznymi dostaliśmy zajawkę takiego modelu karty graficznej, która jest modelem fizycznym. Tutaj nawet puszczę Wam intro, nie powiększę, ale widzicie jak leci intro. Na razie jest to tylko wizualizacja układu graficznego, jak mniej więcej będzie prawdopodobnie wyglądał model referencyjny karty graficznej od Intela, no bo wiadomo, Intel też będzie produkował na przykład MSI-a czy Gigabyte'a też modele niereferencyjne. Oni już sobie zakupią procesory graficzne i wypuszczą z Intelem te procesory graficzne. Ciekawi mnie jedno, ponieważ ta karta moim zdaniem, no tutaj, tutaj widzimy przerwę w tym, nie jest tutaj, nie ma tutaj nigdzie renderu złącza zasilania i być może, tak mi się wydaje, że w jednym z momentów widać tutaj, po tej stronie, tutaj teraz nie widać, taką dość spory otwór, być może złącze zasilania będzie od wewnętrznej strony karty i Intel będzie dodawał jakąś wtyczkę kątową, żeby wiecie, nie tak jak klasycznie z przodu karty i do tyłu prowadzimy na tą część serwisową, tylko już z tyłu jakaś wtyczka kątowa, która by nie sprawiała, że kabel management nie będzie no tak brzydko te kable z przodu. Znaczy jak ktoś ma ładne kable w oplotach, to nie są one brzydko, ale wydaje mi się, że tutaj taki zabieg może być przeprowadzony. No i mam nadzieję, że tak się wydarzy. No zobaczymy, zobaczymy, bo to by było też innowatorskie, jeżeli chodzi o sam układ fizyczny. On będzie w edycji limitowanej i pytanie, czy edycja limitowana to sam układ referencyjny, czy też może więcej, bo więcej procesorów zostanie przekazanych na układy niereferencyjne. Oj, przepraszam, kopnąłem Was w aparat. Ciężko tutaj stwierdzić. Na pewno tych kart na rynku dużo nie będzie. Oprócz tego warto nadmienić, że to flagowe GPU Intela, czyli ten większy procesor, ma więcej, zarówno większe zagęszczenie tranzystorów, jak i więcej tranzystorów od samej konkurencji. Ma aż 21,7 miliarda tranzystorów, gdzie takie AMD Navi 22 ma 17,2, a Nvidia GA104 ma 17,4. Przypominam, Nvidia GA104 to jest na przykład 3070, 3070 Ti i chyba 3080, a Navi 22 no to jest choćby RX 6800, więc dużo większa ilość tranzystorów. Pytanie, czy to się przełoży na wydajność. No tutaj też znaczącą rolę odgrywają sterowniki. Jeżeli chodzi o sterowniki, no to mamy CSS, czyli tam inteligentne skalowanie obrazu, odpowiedź na FSR od AMD i odpowiedź na DLSS od Nvidia. Ona zadebiutuje latem, czyli nie zadebiutuje razem z teraz kartami mobilnymi, ale dopiero z desktopowymi kartami graficznymi. Ja stawiam, że pierwsza wersja, zarówno tak jak w przypadku DLSS-a, tak w przypadku FSR-a, tak samo w przypadku CSS-a będzie, że ta pierwsza wersja tego oprogramowania może działać różnie, ale tutaj pokładam ogromne nadzieje w tym, bo to oprogramowanie ma działać też na procesorach 11, 12 generacji, jeżeli chodzi o zintegrowane karty graficzne, więc ja tutaj pokładam potężne nadzieje, że to ten software tchnie nowe życie w zintegrowane karty graficzne. To by było naprawdę coś. Jeżeli chodzi o Intel karty graficzne, no to tutaj mamy jeszcze ARC Control, czyli no wiecie, odpowiednik dla AMD bodajże Radeon Software, czyli teraz już nawet po zmianie nazwy Radeon Software, czy Nvidia Experience mamy ARC Control. Na uwagę tutaj zasługuje to, że nie wymaga ten software logowania, gdzie Nvidia nas zmusza, AMD chyba też nas zmusza do logowania się do software'u. Tutaj Intel nas nie będzie zmuszał, pewnie tylko przez jakiś czas później zmusi nas do tego. Tutaj będziemy mieli zarówno pobieranie najnowszych sterowników, jak i jakieś streamowanie, nagrywanie ekranu. W tym też pokładam ogromną nadzieję, bo sam korzystam dużo z Nvidia Experience do nagrywania ekranu, więc mam nadzieję, że co najmniej tak samo funkcjonalna będzie ta karta i mam nadzieję, że tak samo dobre będą te wszystkie sterowniki
odciążające kartę graficzną i znaczy to są hardware'owe elementy karty graficznej, biorące na siebie nagrywanie ekranu, czy też przetwarzanie takich rzeczy pod streaming, żeby nie zabierać wydajności samej karty graficznej. Tutaj cała specyfikacja, nawet jakieś podkręcanie tutaj się wydarzy, więc całkiem fajnie. Nvidia Experience nie oferuje nam podkręcania, zawsze trzeba doinstalować do tego jakiegoś MSI Afterburnera. Jeszcze jakby tutaj udało się zaimplementować coś takiego jak monitorowanie wydajności w grach, to by było super, czyli taki MSI Afterburner pod karty Intela, więc to by było naprawdę super. Mam nadzieję, że coś takiego będzie, jakby to było już zintegrowane z jednym softwarem, naprawdę fajna sprawa. A teraz przeskakujemy na Radeony, czyli na kartę graficzną od AMD RX 7900 XT. Poznaliśmy już częściowo specyfikację, jak ktoś obserwuje nasz kanał, no to oczywiście wie, że ja już o tym mówiłem. 15 tysięcy jednostek czy rdzeni odpowiedzialnych za podstawowy rendering. Potężna ilość, 3 razy więcej niż w obecnym flagowym RX-ie 6900. Do tego 32 GB pamięci RAM. No, AMD szykuje potwora. Szykuje potwora, który może być nawet wydajniejszy od Nvidia, o czym mówiłem Wam w poprzednim podsumowaniu tygodnia, w tamtym tygodniu. No to może być prawdziwy potwór i ja czekam na tą batalię Nvidia kontra AMD pod koniec tego roku, bo jak przewiduje Intel, jeszcze się w niej nie będzie liczył, jeżeli chodzi o te najwydajniejsze karty, ale tutaj, jeżeli chodzi o najwydajniejsze karty zielonych i czerwonych, będzie prawdziwa bitwa i na nią czekam. No a z drugiej strony tej równoważni mamy RX 6300, absolutnie najsłabszą kartę graficzną, jaką prawdopodobnie zaprezentuje AMD w tym roku i w kolejnym. Taki wyświetlacz ekranu, 2 GB pamięci VRAM, już 6500, to jest bardzo słaba karta graficzna. W kuluarach mówi się też bardzo o szybkiej premierze 6400, która będzie no, totalnym budżetowcem, a 6300 przysłowiowy wyświetlacz ekranu. Karta do maksymalnie gier e-sportowych typu LOL albo dla niewymagających CS. Ogólnie dla niewymagających zupełnie, praktycznie. Tylko mam nadzieję, że nie popełnią tu takiego samego błędu jak z RX-em 6500, gdzie zostały wrzucone tylko 4 linie PCI Express 4.0 i bardzo mocno go to ogranicza. Już lepiej niech wrzucą PCI Express 3.0, pełne 16 linii, będzie dużo lepszy efekt. KFA i Palit zaprezentowali karty 3090, bo ogólnie zostały karty 3090 pokazane w tym tygodniu. Potężne jednostki, naprawdę TDP 450W, już o tym też mówiłem w poprzednim podsumowaniu. Astronomicznie wielkie i też drogie karty graficzne, cena około 12-13 tysięcy złotych, więc to jest naprawdę coś. Asus zamierza obniżyć ceny kart graficznych o 25%. Przypominam, Asusa nie lubimy, bojkotujemy go, ponieważ cały czas aktywnie działa w Rosji. Nie wycofał się, nie zdecydował się na żaden ruch ograniczający swoją aktywność w Rosji. Cały czas czerpie zyski z kraju, który zaatakował inny kraj i sieje tam postrach, zabija niewinnych ludzi, więc Asusa nie lubimy. Tą obniżkę cen Asus chce zastosować na razie w Stanach Zjednoczonych, bo rzekomo ceny ceł spadły, a Stany Zjednoczone zniosły ceny ceł. Dlaczego o tym w ogóle mówię? Normalnie pominąłbym temat Asusa, ale to z racji tego, że może się odbić też na innych producentów, czy też na cały rynek, warto o tym wspomnieć, że ceny ceł między Stanami a Chinami, która była to wojna słowa, spadły. Dzięki temu można zniżyć te ceny. Też warto podkreślić, że Asus był pierwszą firmą, która podniosła ceny. W związku z tym jedną z pierwszych, może nie pierwszą, ale jedną z pierwszych. Ale teraz być może też reszta firm te ceny obniży w związku na niższe cła. Chińczycy pokazali swoje karty graficzne, które są zgodne z DirectX-em i Vulkanem, czyli teoretycznie można na nich odpalać gry. Nawet na pokazie, tutaj akurat tego zdjęcia nie ma, ale z innych zdjęć prasowych, bo grali w LoL'a, pokazywali, że LoL działa na tych kartach, więc mamy to. Nie dość, że Intel wchodzi jako trzeci gracz, to jeszcze Chińczycy szykują swoje karty graficzne i nie spodziewałbym się tu konkurencji nawet dla Intela, a tym bardziej dla AMD i Nvidia, ale być może budżetowe karty graficzne za 500-600 zł pojawią się właśnie za sprawą Chińczyków, jakieś do grania w gry sportowe, dużo mniej wydajne, ale za to przystępne cenowo. Czekam na coś takiego, bo to było na pewno fajne.
Disney Plus, ja na to czekałem bardzo długo, w końcu w Polsce z datą premiery w czerwcu, 14 czerwca zadebiutuje w Polsce Disney Plus, więc będzie można Marvele oglądać i całą masę bajek w cenie 28,99 za miesiąc albo 290 zł za rok. No Disney Plus może być bardzo fajną platformą. Netflix wybuduje, znaczy otwiera biuro w Warszawie, chwali się też tym, że już wydali bodajże pół miliarda, czy też 400 milionów złotych, tak, pół miliarda złotych na polskie produkcje Netflixowe, oryginalne. Ma być, Polska ma być najważniejszym, kluczowym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej. Tu wypada zadać jedno pytanie, a jaki kraj miałby być inny? Czechy? Słowacja? Nie wiem, Węgry? Jaki kraj w Europie Środkowo-Wschodniej jest tak duży jak Polska i tak dobrze gospodarczo, że miałby być ważniejszy od Polski? No żaden, więc to nie jest zaskoczenie. Szału nie ma, że tak powiem, że Netflix czy też Polska ma być najważniejsza w Europie Środkowo-Wschodniej. No po prostu, tak mi się wydaje. Chyba, no znaczy Środkowo-Wschodniej to już nie, bo tam głębiej jakaś Grecja czy coś takiego, to już się zaczyna południe. Więc no fajnie, fajnie, ale jakby był, nie wiem, najważniejszy w Europie Wschodniej, to już by jakoś brzmiało. A Środkowo-Wschodniej? Tu nie ma konkurencji, zarówno ludnościowej, jak chodzi o ilość osób, do jakich dotrze Netflix w danym kraju, bo Polska jest ogromnym krajem na tle naszych sąsiadów, tych z Europy Środkowo-Wschodniej, czyli Słowacja, Czechy, jakieś Węgry i tak dalej. Litwa, Łotwa, Rumunia. No, Rumunia już też, no, też się chyba zalicza do Środkowo-Wschodniej. No ale w każdym razie nie ma tutaj zaskoczenia. Tak czy inaczej fajnie, że Netflix rozwija polskie sajdy, więc dostaniemy więcej produkcji. Być może w końcu zaczną się pojawiać naprawdę bardzo, bardzo takie spektakularne produkcje z dużym budżetem. Liczę na to po cichu, chociaż jakimś wielkim fanem Netflixa nie jestem. Mamy bardzo dużo tych platform i wszystkie są bardzo ciekawe. Dobrze, ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Bardzo długi wyszedł ten odcinek. Ale mam nadzieję, że ktoś obejrzał do końca, więc jak ktoś obejrzał do końca, to napiszcie w komentarzu Alchemik. Tak, od kart Intela. Taka tutaj sprawdzian, kto ogląda do końca, a jak ktoś nie obejrzał, znaczy jak ktoś obejrzał i nie chce pisać, to napisz. Nie chcę pisać Alchemik, bo nie lubię. Dobra, jeszcze raz bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Życzę oczywiście miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. No i widzimy się w kolejnym filmie, który na tym kanale za tydzień, a u mnie na kanale codziennie. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć.